Gdzie my w ogóle idziemy? Zobaczysz, o ile ci ktoś oczu nie wydubie. Jep. 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 Ci dobry, jest suchy chleb dla konia? Ty sam masz ryj jak koń. No nie da się ukryć. Wszyscy mnie tu nazywają pasi konik. Ja bym cię raczej nazwał popierdolony Eugeniusz z krzywą mordą. No ja nie wiem, jak tak można mówić. A ja nie wiem, jak można mieć tak krzywy ryj. Wiesz co? Idź stąd. Idź stąd, kurwa, i się jeb na swój ładny ryj. Haha, ten koleś to gej, bo powiedział, że jesteś ładny. Poruchałbym go, ale ma zajebiście brzydki ryj. No, jego twarz wygląda jak kupa węża gaszona śrubokrętem. Ten co tu wisi to mój kumpel, Mieczysław. Ta. Widzę, że to raj dla nekrofili. O kurwa, co to za zmutowane gołębie? Odkryliśmy obóz gołębi z kosmosu. Zajebać ich. Kurwa, a. Buryzenku. Za tobą. Ło kurwa. Ale akcja. Hehe, zajebisty ze mnie snajper. Normalnie Legolas wysiada. Pedał. Pedał goni. Moja cnota jest zarezerwowana dla mojego psa. Chodź tu, skurwysynu. Ale zjeby. Kurwa, co za zadupie. Gdzie żeś ty mnie, kurwa, przyprowadził? To najnormalniejsze miejsce pod całym jebanym magicznym kondonem. Gdybyś widział inne obozy. Tutaj ludzie kibicują Koronie Korinis. W zajebanym nowym obozie kibicują jebanej Legii Vanguard. No i jest jeszcze obóz Żydów i Masonów. Ale ci hipisi nikomu nie kibicują, tylko ćpają całymi dniami, pedały jebane. Więc sam widzisz, że stary obóz to potęga. Potęga wśród zboczeńców i popierdoleńców. Zawsze coś. Jednak nasz obóz jest w miarę dojebany. Weź idź pogadaj z tym cfelem przy bramie. Gonzales mówi, że mam z tobą pogadać. W tej sytuacji może chodzić o dwie rzeczy. Jakie kurwa rzeczy? Albo mam cię zajebać, albo dać 200 zł, Pegasusa i dziwki. Co wybierasz? No nie wiem, zajebiście trudna decyzja. To ja ci pomogę, wypierdalaj stąd i to w podskokach. Albo czekaj. Mam pomysła. Jeśli chcesz pracować w zajebiście trudnych warunkach, zapierdalać skillofem jebiąc w sól, dawać się wykorzystywać seksualnie, spierdalać przed orkami i innym chujstwem, to mam dla ciebie robotę. No no. Kusząca propozycja. Dobra, to wpytę. Idź do Diego i powiedz mu, że ja się zgadzam, żebyś u nas pracował. Tylko pamiętaj, nie dajemy ci ubezpieczenia, mieszkania, wyżywienia, opieki medycznej, sprzętu do pracy i pensji. Ale dostaniesz za to bajerancki długopis z logo starego obozu. Ło kurwa. Zawsze o czymś takim marzyłem. Chuj dupa, ta robota jest moja. Ty kurwa. Ja ci dam jeszcze lepszą ofertę roboty. Możesz zapierdalać za mnie z kilofem w Wieliczce za starego buta, ogórka i jednego serdelka. Uczciwa propozycja. I to jeszcze kurwa jak. Jak dobrze pójdzie, to nawet to przeżyjesz. Sorry, ale mimo wszystko zostaję przy starej robocie.
ich i nie wiesz co dobre. Taka robota w Polsce to marzenie. Przecież 3 lata ryzykowania życia w ciemności, walcząc ze skurwysyństwem jakie ci się nigdy nie śniło za ogórka, buta i serdelka to zajebista propozycja jak w chuja szczelił. Wkurwiłeś mnie stolco jadzie. A spierdalaj. Mam lepszą pracę, tam przynajmniej dostanę długopis. To se go wsać w dupę. Wkurwiłeś mnie. Zobaczysz jeszcze się zemszczę.